Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj o kolejnej twarzy propagandy PiS w TVP, Michale Adamczyku. Na specjalne życzenie Państwa wracam do tej serii przybliżającej Wam propagandzistów TVP. Z Michałem Adamczykiem pracowałem w 2009 roku. Nawet go wówczas uratowałem przed egzekucją, bo chciano go wyrzucić jakoś, tak, tamte wpływowe kierownictwo TVP gdzieś tam zagięło na niego parol. Dzięki mnie ocalał, łasił się i to właśnie tak właśnie go zapamiętałem jako człowieka, który stara się przekonać swojego rozmówcę, iż reprezentuje jego poglądy. Ta diagnoza doskonale znalazła swoje odbicie właśnie zarządów PiS. To zresztą ciekawe, bo Adamczyk w tym roku skończył 50 lat. Miał dosyć długi przebieg w dziennikarstwie. Zaczynał w 1997 roku w TVN-ie. Za swojego nauczyciela zawodu idola uważał, uwaga, Tomasza Lisa. Nazywał go w 2004 roku za geniusza dziennikarstwa. I komentując to parę lat temu, Lis powiedział, że jeżeli to ja nauczyłem go zawodu, to powinienem chyba strzelić sobie w łeb. Sposób, w jaki Michał Adamczyk wykonuje dziś ten zawód, to oskarżenie wszystkich tych, którzy do tego zawodu go uczyli, w tym mnie. Może warsztatowo czegoś go nauczyłem, ale moja nauka na pewno nie polegała na robieniu z prawdy dziwki. A tyle redaktor Lis. Natomiast Adamczyk, jak tak po latach patrzę, on po prostu czekał na swoją okazję. On, to jest, jego zarobki są szacowane w mediach na około 40 tysięcy miesięcznie. Osobiście uważam, że zarabiają już znacznie więcej. Dodatkowo z tych informacji, które ja mam, mają tak zwane złote spadochrony, czyli tak zwane twarde zakazy konkurencji, czyli że po zmianie władzy będą musieli mieli otrzymywać takie zakazy konkurencji, że niby nie można ich zwolnić i trzeba im wypłacać pieniądze, żeby nie poszli do konkurencji. To mam taką kiepską informację dla wszystkich propagandzistów PiS. Tego typu umowy mogą zostać podważone jako działanie na szkodę firmy i z tego dobrodziejstwa, czyli z ochrony przed konkurencją ze strony pana Adamczyka i innych ludzi, TVP będzie mogła zostać zwolniona i nie sądzę, żeby sądy uznawały te twarde zakazy konkurencji jako obowiązujące. Tak naprawdę te twarde zakazy konkurencji to jest taka właśnie forma odpraw dla propagandzistów, którzy wysługują się władzy w taki sposób właśnie, żeby zapewnić ich o tym, że będą mieli długi czas na poszukiwanie pracy, co z pewnością im się przyda. Adamczyk ma bardzo miłą powierzchowność. Podobnie trochę jak Krzysztof Ziemiec. Zresztą to jest warunek robienia kariery w mediach prezenterów / dziennikarzy. Adamczyk jest takim prowadzącym, natomiast no, ewidentnie dawał po sobie znać, jakie jest jego zaangażowanie, jakie są jego poglądy polityczne. Mnie osobiście zbulwersował parę lat temu takim obsesowym atakiem na Władysława Bartoszewskiego, nieżyjącego już w tym momencie, bez wątpienia nestora polskich powstańców, polskich żołnierzy podziemia w II wojnie światowej. W ogóle no, człowieka na pewno wybitnego, którego Adamczyk potraktował w taki sposób, że sugerował, iż jego zwolnienie z obozu w Oświęcimiu musiało mieć jakiś ukryty powód. W domyśle zapewne za darmo Niemcy nie z Oświęcimia nie zwalniali. Taka chamska insynuacja obliczona na brak znajomości historii przez czytelników Twittera no, skończyła się tam jakimś pokajaniem przez niego w liście do Jacka Kurskiego, natomiast właśnie pokazała taką gotowość służenia, to znaczy Adamczyk spalił za sobą wszystkie mosty.
To jest bardzo inteligentny człowiek, w związku z tym on wie o tym, że w wypadku przegranej PiS, no jego praca w mediach, praktycznie jakichkolwiek poza mediami stricte pisowskimi, a tam będzie bardzo duża konkurencja, bo dla wszystkich miejsc na tych łajbach ratunkowych nie starczy. Nie wiadomo na jak długo będą mieli zachomikowane pieniądze i nie wiadomo jak długo te pieniądze im wystarczą, szczególnie jeżeli nowa władza, a głęboko w to wierzę, że tak będzie, będzie konsekwentnie próbować windykować to, co zostało sprywatyzowane za tych rządów w sposób niegodny. W każdym razie Adamczyk jest sprawnym reporterem. Takich było paru. Kiedy ja byłem w TVP, akurat Ziemiec wtedy był po wypadku i no, nie pracował, natomiast Adamczyk bez wątpienia był sprawny, bo na przykład Cholecka była słaba, slash poprawne, czyli taka osoba, to o niej zrobię też osobny materiał, która tak naprawdę swoją karierę w mediach zawdzięczała tym, że lubił ją Lech Kaczyński, lubiła ją jego żona. I na tej zasadzie ona zbudowała swoją karierę. Ale to jest o Michale Adamczyku. Adamczyk warsztatowo, to zresztą tutaj podkreślają wszyscy, którzy robią materiały, czyli umiał zrobić materiał. To zrobienie materiału w dziennikarstwie telewizyjnym polega na kompilacji opowieści z obrazkami. To jest trochę inne dziennikarstwo niż dziennikarstwo pisane. Ja akurat, można powiedzieć, uprawiałem jedno i drugie, więc znam porównanie. To znaczy, dziennikarstwo telewizyjne wymaga dość sprawnego łączenia obrazu ze słowem, jednocześnie w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. I Adamczyk tą zdolność posiada, co sprawia, że jest bardzo takim niebezpiecznym propagandistą, bo te jego komunikaty trafiają do ludzi, trafiają do otoczenia. Ci, którzy go znają, twierdzą, że absolutnie nie był fanatykiem i powiem tak, mam kilku znajomych, z których jak poprosiłem o rozmowę na ten temat, to odmawiało właśnie tłumacząc to koleżeńskimi kontaktami z nim. Natomiast przebijała się taka kwestia, że on po prostu czekał na swoją szansę i PiS był pierwszy, który go zauważył, że zbliżał się do tak zwanej smugi cienia, czyli przestawał się już dobrze zapowiadać, nadchodziła powoli emerytura prezentera, a on wciąż nie miał żadnej poważnej szansy. I tutaj tak naprawdę dostał gwarancję bardzo wysokich zarobków. Tak jak wspominałem, te zarobki, które pojawiają się, kwoty 40 tysięcy złotych, moim zdaniem są zaniżone. To mówię dlatego, że tam były naciski po prostu od samego początku, to wiem od 2016-2017 roku, aby te zarobki windować. Więc obstawiam, że tam z premiami to może być znacznie, znacznie większe kwoty. Zresztą jak tak kiedyś się przebiło, na przykład dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski dostał gdzieś tam 100 tysięcy złotych nagrody, o tych mniejszych nagrodach się nie wspomina. Natomiast Jacek Kurski i Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski, oni doszli do takiego pragmatycznie odkrywczego wniosku, że nie płacą z własnych pieniędzy, w związku z tym tych swoich orłów propagandy naprawdę motywują do tego, żeby naruszali kolejne zasady etyczne, kolejne zasady rzetelności dziennikarskiej. No to, co robi Adamczyk, on jest na tyle bystry, że on dokładnie wie, że to z dziennikarstwem nie ma nic wspólnego. Oczywiście on się usprawiedliwia, że naciski polityczne i korekty polityczne miały miejsce za każdej władzy. Tylko to można tak trochę porównać, że czy powiem tak, wszyscy się krygowali tego, wszyscy to robili, ale to robili tak jakby bardzo nieśmiało, z pewną nieśmiałością. Jacek Kurski jest pierwszym człowiekiem, który w propagandzie w kraju demokratycznym przebił, dorównał propagandzie krajów totalitarnych,
takich jak Rosja, to jest reżim, tam jest dyktatura, i Jacek Kurski wprost czerpie z tejże telewizji. Tutaj jest taki złośliwy dowcip internetowy, że to jest telewizja polska, oddział telewizji koreańskiej. To oczywiście jest tak zwane już bardzo mocne przejaskrawienie, ale dobrze oddaje kierunek. I Michał Adamczyk to jest taki po prostu człowiek, to jest mediów, który się sprzedał. Dostał szansę. Sympatyczny facet, prywatnie to właśnie wszyscy podkreślają, czyli nie miał takich oporów, jak ja to wspominam, Krzysztofa Ziemca. On w ramach tych zachęt to też się pochylę, bo to jest taki człowiek o złamanym kręgosłupie. To widać było, jak próbował walczyć ze sobą, zanim się po prostu zaciągnął już w taki sposób, że oddał się bez reszty Jarosławowi Kaczyńskiemu. W wypadku Adamczyka tego nie było. Nie było żadnej walki, to był po prostu człowiek, który wszedł na ten pokład i zaczął uprawiać chamską propagandę. Przykład jego sporu, znaczy jego ataku na Władysława Bartoszewskiego, to jest taki przykład właśnie wybiegnięcia przed szereg, pokazania, o, ja tu jestem takim właśnie prymusem propagandy. Pamiętam jeszcze taką dyskusję, ona chodziła na Twitterze jako wycinek, bo powiem w ten sposób, no nie dysponuję takim czasem, żebym oglądać TVP, więc zadowalam się tylko ścinkami the best of the best, ale to i tak jest. Czasem obejrzę całe wiadomości, bo gdzieś zawodowo muszę się wypowiedzieć na temat materiałów. I generalnie to jest po prostu, no, to nie ma nic z dziennikarstwem wspólnego, to jest po prostu, przepraszam za określenie, żyk. I Adamczyk jest właśnie takim człowiekiem, który tą swoją twarzą poczciwą to uwiarygadnia, natomiast ja zapamiętałem go z takiego chamskiego ataku na gościa, na Różę Tchun, gdzie wyrecytował jej pełne nazwisko, które po mężu brzmi Róża Maria Barbara Grafin von Tchun und Hohenstein, i to takie pełne nazwisko ma powodować to, że zostanie potraktowana właśnie jako przedstawiciel niemieckiego rodu, niemieckiego okupanta. No, taka strasznie prymitywna, prymitywny sposób manipulacji, niegodny dziennikarza. Ale tak jak już wspomniałem, Adamczyk wie, że dziennikarzem już nie jest. Pogodził się z tym, jest zwykłym propagandzistą, świetnie zarabia, jest to jego ostatnia dobrze płatna praca. Osobiście obstawiam, że na tej arce, do której będą zabierali tych, którzy będą mieli przezimować. Na początku będą się łudzić, że to będzie krótka przerwa, potem będzie ich coraz mniej. To w mojej ocenie Adamczyk tam nie trafi, dlatego że te 7 lat w służbie Jarosława Kaczyńskiego i Dobrej Zmiany to jest za mało, żeby zostać uznanym za człowieka godnego tej formacji. W związku z tym go wyrzucą za burtę przy pierwszej możliwej okazji. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję kanału, udostępnienie tego materiału jak najszerzej. A Państwu pozwolę sobie polecić Historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, a także jednym z autorów. Polska klęska tysiąclecia. To jest materiał, który napisałem dla Państwa o tym, jak przegraliśmy ostatnią wojnę. Mylnie nazywaną naszym zwycięstwem, zarówno w czasach komunistycznych, jak i obecnie, kiedy każe nam się świętować 8 maja, zamiast czcić to jakąś minutą ciszy. Straciliśmy połowę swojego państwa, straciliśmy suwerenność na pół wieku, straciliśmy 6 milionów obywateli, wreszcie straciliśmy elity, ogromny majątek prywatny, państwowy, publiczny, zniszczona stolica. No więc nie życzymy nam więcej takich zwycięstw w historii. W każdym razie Historia bez cenzury polecam. Oprócz tego zapraszam na portal Wieści24, gdzie jestem redaktorem naczelnym, a tam polecam ponad 720 afer PiS. Specjalnie przygotowana dla Państwa lista, ciągle aktualizowana. Zapewne jak tam wejdziecie, to już będzie parę kolejnych afer dopisanych. Zapraszam.